Kochani, od lewej mamy pierwszą, drugą i trzecią grupę. Od prawej weź oddech, zastanów się, która jest dla ciebie. Może jedna, może dwie, może trzy. Kochani, grupa pierwsza ich myśli o tobie. To nie musi być yy, osoba romantyczna. To może być każdy, kto ci wpadnie do głowy. I to też może być kilka osób w jednej wiadomości. W każdym razie twoja intuicja ci podpowie. Będziesz wiedzieć. To zaczynamy. Myśli tych osób o tobie. Zacieram rączki, bo jako skorpion, księżyc skorpionie, lubię, lubię. <laughs> Dobra, zobaczmy. Proszę bardzo, mamy 8 kielichów, rak ryby skorpion. Dla tej osoby to za dużo. Ona czuje, że to jest tłumacz dla niej i że ona nie jest w stanie więcej tego unieść. Tego emocjonalnego roller coastera. I ona wychodzi. Nie wie, co zrobić. Też to może być powiązane z tym, że nie wie, jak do Ciebie podejść. Ma wrażenie, że Cię nie rozumie, nie łapie. Do niektórych to będzie takie nieporozumienie w relacji, do niektórych to będzie osoba, która jeszcze nie do końca Cię poznała. A już się czegoś wystraszyła, proszę bardzo. O, i mamy siedem mieczy. Bliźniaki, waga, wodnik ze znaków zodiaku. I siedem mieczy to jest takie poczucie, Taki pomysł w głowie, który powoduje poczucie, <śmum> <mum> ee, że coś nie jest do osiągnięcia fair. Coś jest tutaj śliskie, ktoś tutaj wie, że chodzi po cienkim lodzie. To się może tyczyć każdej sytuacji w Waszym życiu. Natomiast bardziej właśnie chodzi o to, że ta osoba może czuje, że nie może być z tobą, może jesteś zajęta, może jesteś zajęty, może to jest właśnie ktoś, wiesz, trzeci kielich, co nie? O, ja tu o kielichach. Popatrz, dwa kielichy, co ta osoba o tobie myśli? Słuchaj, ty żeś tej osobie klapki mu Klapki mu spadły z nóg. Takżeś go na szaro zrobiła sobą. <gry> Bądź ją. Dwa kielichy to jest takie rozpoznanie się nawzajem, że ta osoba jest wyjątkowa dla mnie, i ja też wiem, że ta druga osoba jest dla mnie wyjątkowa. To są wasze myśli, i uczucia, które penetrują was nawzajem. Jak przychodzi taki moment, że masz takie poczucie o tej osobie, masz takie. To jest bardzo pewne, że ona o tobie właśnie teraz myśli, kochanie. Dwa kielichy, tak. To są serduszka, które się spo... po... poznały i rozpoznały. I tu mamy, proszę bardzo, serduszko przebite trzema mieczami. <laughs> ano to dlatego, że ktoś to jest niedostępny, a ktoś by bardzo chciał. Albo są jakieś inne czynniki, które. Budują takie pojęcie, że nie możemy być razem, a bardzo byśmy chcieli. Nawet wy nawet nie musieliście sobie powiedzieć, że wy chcecie być razem. Wy się po prostu gdzieś tam rozpoznaliście. A nie, nie ma jak przeskoczyć do działania, bo to nie jest takie proste. Proszę bardzo. Co ta, osoba o tobie, co ta osoba o tobie myśli? Dziewięć kielichów, bardzo dużo uczuć, emocji. Dziewięć kielichów to jest takie poczucie spełnionych życzeń. Ta osoba uważa, że ty masz w sobie wszystko, co, czego ona szuka, co by ją uszczęśliwiło. Byłabyś wspaniałą partią na żonkę czy mężusia, super przyjaciółką. Proszę bardzo. Mamy ASMONET, koziorożec pan nabieg ze znaków Zodiaku. I Asmonet to jest chęć stworzenia takiej sytuacji, żeby ta osoba poczuła, że ma z tego coś materialnego, cokolwiek usłyszeć twój głos, wymienić z tobą kilka zdań, zobaczyć cię, mieć jakiś powód żeby się do Ciebie odezwać, żeby wejść z Tobą w interakcję. Bardzo by chciała ta osoba i to nawet nie jest na etapie pobożnych życzeń, tylko ta osoba intensywnie, <grytania> intensywnie się zastanawia, jak to zrobi. Wow, za bonanza. Proszę bardzo, mamy tutaj papieża. Ze znaków zodiaku to jest byk. To jest informacja, że coś jest między wami, co jakby hmm, w idealnym świecie według tej osoby bylibyście razem. I jesteś tą wyjątkową i tą niesamowitą i zaznaczasz po prostu wszystkie kwadraciki rzeczy, których on by w kobiecie chciał, których ona by w mężczyźnie chciała. Natomiast yy, hmm, dla jednych będzie to sytuacja, w której po prostu ktoś już z kimś jest w oficjalnej relacji i wasza głowa po prostu została zwrócona w stronę tej osoby. I ta osoba jest świadoma tego, że ty jesteś, jakby to ująć, masz oficjalne zobowiązania <grym> względem swojego życia pełnisz rolę, pełnisz obowiązki. Dokładnie, proszę bardzo, królowa mieczy i to jest bliźniaki waga wodnik. I królowa mieczy to jest osoba niesamowicie inteligentna, bardzo elokwentna, umiejąca komunikować się, podejmująca komunikację. Słuchaj, jeśli wy na przykład jesteście na etapie, że tylko na siebie spoglądacie, on naprawdę chce zainicjować, czy tam ona chce zainicjować kontakt z Tobą jakikolwiek, żeby po prostu coś wyczaić z Ciebie. <słuch> Ekscytująco się zrobiło. Dla tych, którzy już są w kontakcie z tymi ludźmi. Bo tutaj w tej grupie rozmawiamy, my wszyscy wiemy, o kim my mówimy. To nie jest niespodzianka, że ktoś tam jest, prawda? Ty o tym wiesz. To jest dla ciebie potwierdzenie. I dlatego też spotykamy się tu na tym czytaniu, bo jesteś ciekaw, <grym> co ta osoba sobie o tobie myśli. Dla tych, którzy mają taki związek on and off, ta osoba definitywnie będzie chciała wrócić, bo zamieszała się jej w głowie. No. Tak, właśnie. Dobra, zobaczmy dla Ciebie jakąś radę na temat tego wszystkiego. Patrz. Wymień trochę energii, żeby stworzyć bogactwo. Generalnie, wiesz, co ja myślę, że ta sytuacja nie jest aż taka. Ta sytuacja nie jest aż taka zła. To nie jest tak, że o tutaj ktoś rozbija rodzinę. I tak dalej. Ty naprawdę możesz bezpiecznie jakby z tą osobą wejść w kontakt. Jeśli czujesz taką potrzebę, ciągnie cię. Bo to na przykład, że sobie narzucasz, że masz wyrzuty sumienia, że robisz coś nie w porządku i tak dalej, to jest też troszeczkę nasze takie, nasz taki program społeczny, to co nam narzucono, że już jak ty jesteś w małżeństwie, to już w ogóle nigdy nie spojrzysz na żadnego innego człowieka, a, a już nie, nie daj Boże, ktoś się do ciebie odezwie, a kolegów, koleżanki zapomnij, tylko te nasze wspólne i koniec. I bardzo, bardzo długa i wyboista droga przed nami wszystkimi, jeśli chodzi o te tematy. Natomiast tutaj jest taka informacja, że nic się nikomu nie stanie, jeśli na przykład z kimś porozmawiasz, wymienisz się energią i zobaczysz, gdzie dalej z tym pójdziesz. Bo mam wrażenie, że mówię do ludzi, którzy. Są emocjonalnie rozwinięci i są świadomi, w jakiej są sytuacji, i potrafią kontrolować póki co wynik. Ostatecznie przyszliśmy tu po to, żeby doświadczać. Ostatecznie przyszliśmy tu po to, żeby zagrać w grę zwaną życiem, szaloną grę zwaną życiem. Nie przyszedłeś tu po to, żeby się dostać do jakiegoś nieba, ani stać się jakimś świętym, ani wypełniać plan kogoś na ciebie. Ty tu przyszedłeś doświadczać życia. i gdzieś tam w środku to wiesz dobra, to tyle Mua. witajcie kochani, grupa druga myśli tych osób o tobie, może być jedna, może być więcej, może być ta osoba którą jesteś zainteresowana romantycznie bądź ona tobą, może być matka, siostra, koleżanka, kolegi intuicja ci podpowie o kim mówimy a jak nie wiesz o kim, to znaczy, że nie do ciebie i tyle, sprawa prosta, co Dobra, to zacznijmy myśli. <laughs> Pro... No wiesz, raczej o matce to ty tutaj nie myślisz ani matka. W sensie pewnie myśli o tobie matka. <laughs> Co mi <chodzi? śmiech> Ale mamy tutaj mamy tutaj Asa Buław. To jest ogień, baran, lew, strzelec i az buław, moja droga, moja droga i mój drogi. Ktoś tu definitywnie ma ochotę na jakiś początek. I ktoś oj, ktoś widzi i zauważa i czuje wszystkie twoje wdzięki, kochanie. <gryw> Co to ale to będą po prostu z tymi opowiadania dzisiaj. Bo w pierwszej grupie był podobny vibe, ale ten jest taki skondensowany, taki skoncentrowany, taki mocny. Czasami jest tak, że pierwsza, druga, trzecia grupa mówią o tej samej sytuacji z różnych perspektyw. Także jeśli czujesz potrzebę, sprawdź wszystkie grupy, sprawdzić, dwie, sprawdź jedną, sprawdź ile chcesz. Kochanie, jak to się nazywa? Kochankowie. Ko kochankowie. Bliźnięta ze znaków Zodiaku. Ta osoba myśli o Tobie. Ona nie myśli, ona cię czuje, ona cię widzi, ona tobą oddycha. Mhm. I połowa z tych myśli. To są myśli. To są myśli, które wiesz. wychodzą z jego różdżki. You are very hot to someone. I kochankowie to są. Bliźnia czy płomienie. Bratnie duszę. Słuchajcie, ostatnio. Ostatnio trafiła na mnie taka informacja. Bo ja mam takie przekonanie, że wszystkie informacje, których ja potrzebuję do życia, do. Yy, Funkcjonowania na wiesz, najlepszym dla siebie możliwym poziomie. Ja te wszystkie informacje dostaję z życia. Tu gdzieś usłyszę, tam coś usłyszę, czy w, czy w piosence, czy w telewizorze. Ostatnio słuchajcie, yy, słuchałam yy, sobie Tarota, taka babka, babeczka, amerykanka, zarobista, uwielbiam ją. Mówiła powiedziała coś w stylu, że bliźniacze płomienie. Tak, ci ludzie, którzy się interesują wiedzą, bliźniaczy płomień to jest jedna dusza w dwóch ciałach. Można tego człowieka poznać po tym, że miał bardzo podobną drogę do twojej. I jesteście jakby swoją męską i żeńską wersją. I ona powiedziała coś w stylu, że ten bliźniaczy płomień może przeskakiwać z ciała na ciało. Że to nie jest tak, że to jest ta jedna konkretna osoba. No tak, bo to się właśnie i tutaj idziemy w temat posiadania ciała, a bycia ciałem, bo my nie jesteśmy tym ciałem, my tylko posiadamy. To ciało jest zasilane jakby tym, czym my naprawdę jesteśmy. I dla wielu, wielu z nas to może być bardzo dobra wiadomość. <grywia> Intuicja Cię zawsze wskazuje. W każdym razie ta osoba uważa, że jesteś dla niej ideałem ideałem. Piękna, inteligentny, przystojny, fajna, kochająca. Ta osoba w jakiś sposób Cię czuje. Czuje Cię. <laughs> nie, ja po prostu nie mogę. Aż, aż, aż ja to czuję. Czuję tę ekscytację i takie, wiesz, gotujące się pod powierzchnią. Mamy cesarzową byk ze znaków zodiaku. Byk albo waga. Cesarzowa, kochanie. To jest ktoś, kto ma wszystko, kto ma klasę, ma wygląd, ma dobra materialne. To jest ktoś, od kogo bije ta płodna energia i to czuć po prostu, to widać, ten blask. To też tak, to jest osoba, która ma szacunek do siebie. Słuchaj, osoba, która o tobie myśli, ma ogromny szacunek w środku do ciebie. Jeśli to jest mężczyzna, myśli o kobiecie, to myśli o tobie jako o królowej, której on by tutaj wiesz, kłaniał się do stóp. Jeśli to jest kobieta myśląca o mężczyźnie, to myśli o tobie jako o kimś naprawdę obłaskawionym przez życie, kimś na poważnie. Proszę bardzo, mamy Asa Kielichów. To już, zobacz, widzisz te cztery karty? Ktoś jak zna karty Tarota, to wie. As buław, Kochankowie, Cesarzowa. Cesarzowa dla niektórych to też może być jeszcze yy, ciąża. <grytania> Niektórzy może mają pregnancy scare. <grytania> As Kielichów to jest niesamowity, nowy początek. To jest coś takiego... Pięknego, jeśli chodzi o uczucia, o emocje. Ty po prostu w tym człowieku sprawiłaś, sprawiłeś, zobacz, że jego kielich do tej pory był somehow pusty. Jego życie wydawało się nudne i czarno-białe, a ty, kochanie, sprawiłaś, że to wszystko. Fu Fontanna popłynęła i on, i on albo ona teraz. On... Ciężko, ciężko, bo jak się żyło w ciemności, nagle zapalili światło. To jeszcze jest na tym etapie, że jeszcze nie umie odzyskać wzroku. Jest oślepiony tym, co się dzieje. Proszę bardzo, mamy osiem buław. Baran, lew strzelec ze znaku Zodiaku. I osiem buław to jest komunikacja, to jest jakaś informacja. Co ta osoba myśli, ona myśli, co by ci mogła powiedzieć. Jakby cię mogła zaczepić, jakby mogła zwrócić Twoją uwagę. Proszę bardzo, co ta osoba myśli, że jest troszeczkę, czuję się odrzucona. Czyli generalnie to jest um, dla większości to będzie takie poczucie, że w jakiś sposób ta osoba nie jest na miejscu w Twoim życiu i Ty nie jesteś na miejscu, bardziej Ty jesteś na miejscu w życiu tej osoby, że jakby. Wy... Tak, Ale ona nie jest wiesz o co chodzi, że jakby Twoje życie jest już tak poskładane. Tak Ci się wydawało przynajmniej. A tu proszę bardzo niespodziewanka, co? Że tam nie ma miejsca na tą osobę. Tak. 5, 5, 5 monet. Koziorzec pan Nebek. Mamy 6 buław, co by Ci powiedziała ta osoba, że świetnie byś się przy niej bawiła bawił. Że mielibyście razem świetny czas, że wybijasz się z tłumu niesamowicie. Widać Cię, kochanie z daleka dla tej osoby, proszę bardzo. Czujecie, czujecie do samego kręgosłupa, czujecie i śnie o tobie i widzę ciebie i dostaję jakieś dziwne znaki. I wcześniej nie wiedziałem, że świat jest tak kolorowy. Wcześniej myślałem, że świat jest czarno-biały, ale nie. On ma wszystkie barwy i one jeszcze mają smaki i zapachy. Tak, ta osoba widzicie jako kogoś bardzo takiego rozwiniętego emocjonalnie, chociaż prawdopodobnie może nawet nie używać tego stwierdzenia. Mm. <laughs> Ale czuć od Ciebie po prostu głębię, czuć magię. Czuć, że masz to wszystko piękne w sobie. Wow! Po prostu wow! No. Zobaczmy, jaka jest dla Ciebie rada odnośnie tej relacji. Zaufaj. I thrive to jest takie: idź do przodu. Nie blokuj się na niczym. Thrive to jest, you know, I'm thriving. Pre. <grym> jest git. I'm not surviving, I'm thriving. Tworzę swoje życie. Tworzę swoje, tworzę swoje życie, mam kontrolę nad swoim życiem. To jest jak po prostu plastelina w moich dłoniach i ulepię z tego co tylko chcę bez oglądania się na to co inni myślą, czego ode mnie oczekują. To jest moje życie. Ja z tym zrobię co chcę. I generalnie no gdzieś to idzie, skoro mamy Trust and Drive, bo mamy zaufaj i zaufaj i Kurczę, no co to jest za słowo? Thrive. Sens rozumiem, ale nie umiem go przedstawić po polsku. No nieważne. Anyway. Jest. Jesteś absolutną po prostu gwiazdą i dziesiątką na 10. Dziesiąt... 10 na 10 dla tej 12 na 20 na 10 dla tej osoby. No. I ona myśli o tobie cały czas i bardzo głęboko cię czuje. I to jest coś niesamowitego. Te karty są niesamowite w ogóle. Dobra, mycha. Trzymaj się. Mua. Jesteśmy kochani w grupie trzeciej. Myśli tych osób na twój temat. Może być jedna, może być wiele. Może być sytuacja romantyczna, może być nieromantyczna. Bo ty będziesz wiedzieć, intuicja ci podpowie. Natomiast pierwsza i druga grupa. Jeśli nie widziałeś ani pierwszej, ani. Nie, zaraz Ci to powiem, bo pierwsza i druga są bardzo do siebie generalnie podobne. Druga się wydaje jak przedłużenie pierwszej. <grym> zaraz zobaczymy, jak to się ma do trzeciej grupy myśli tej osoby o Tobie. Proszę bardzo, jestem skonfliktowany, nie wiem co myśleć, nie wiem co czuć i mam wrażenie, że to, że o Tobie myślę, jest w ogóle nie na miejscu i trochę walczę z tymi myślami o Tobie. To, to brzmi bardzo jak przedłużenie pierwszej i drugiej grupy, bo tam cały się czas przewija wątek tego, że. Jest niesamowite uczucie i, i wszystko. A jednak nie, 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 nie. Na ten moment nie. I dla każdego jest inny powód, dlaczego nie. Natomiast nie oznacza to, że wy nie możecie mieć tej osoby w swoim życiu, prawda? Proszę bardzo, mamy rycerza monet, koziorożec, panna byk ze znaków zodiaku i to jest powolna zmiana, powolne zbieranie się albo takie oswajanie się z tym, co się teraz we mnie dzieje, bo działo się bardzo dużo i dzieje się bardzo dużo. Znowu mamy monety, tym razem króla. No i król to już jest ktoś, wiesz, ktoś, kto już sobie wypracował swoją pozycję, stabilizację życiową. Może być to byk ze znaków zodiaku, może być rzecz Panna, chociaż byk mi tutaj mocno prześwituje. To jest ktoś, kto ma swoje życie pod kontrolą, ma biznesy, jest bardzo taki zorganizowany, logiczny, metodyczny, bardzo też wrażliwy. I proszę bardzo, mamy 10 mieczy. Bliźniaki waga wodnik ze znaków Zodiaku. I dziesięć mieczy skarbie. Zobacz, to jest on, <gryw> myślący o tobie. Może jest tak, że ty już masz swojego króla, wiesz? I nagle on się tak pojawił. I to go dobija, albo ją. Proszę bardzo, mamy cztery buławy baran lew strzelec, co ta osoba o tobie myśli, to że ona cię skądś zna. To nie musi być to życie. To może być poprzednie. Ta osoba może się kompletnie nie znać i nie interesować tematami żyć, nie żyć, może myśleć i wierzyć w to, co mu system sprzedał. A mimo wszystko ma takie poczucie, że skądś cię zna. I to nie jest tylko: o, gdzieś tą laskę widziałem, tylko to jest takie what the fuck! Dlaczego ja czuję te wszystkie rzeczy? Mam wrażenie, że życie z nią spędziłem. I na pewno jak ta osoba o tobie myśli, myśli o Tobie jako kandydacie na swojego męża albo żony. Ho, Proszę bardzo, królowa kielichów, rak, ryby, skorpion. Co ta osoba o tobie myśli? Że jesteś niezwykle ciepłą, opiekuńczą, otwartą osobą, która obdziela wszystkich swoją wspaniałą energią i ciepłem. Coś jest w tym, jak na niego patrzysz. Jak na niego patrzysz, on ma wrażenie, że ty go po prostu rozpuszczasz i rozbierasz, i robisz z nim wszystkie te rzeczy, co jest w twoim spojrzeniu. Bo z jednej strony patrzy na Ciebie jak na taką niewinną osóbkę, a z drugiej strony, jak na niego popatrzysz, jak na nią popatrzysz, to jest wow! No. I proszę bardzo, mamy dziewięć buław, to go wprowadza w tą energię, bo niby wszystko jest pięknie i. Ale nie jest. Nie jest, bo jest pewna przeszkoda. O, o, ta osoba się czuje pokiereszowana przez swoje życie. <gryw> oczywiście, swoje własne wybory. Natomiast ma poczucie, że do tej pory nie spotkałam nie spotkałem nikogo, kto by chociaż trochę zwrócił moją uwagę, i nagle jesteś ciach. Ty. Szalona chemia, niesamowicie dużo myśli, uczucia, energia. To wszystko płynie, wszystko się dzieje, ale to nie może być do skutku. W, takich, w tym, w tym, jak to się mówi, w takiej formie, jakby ta osoba chciała. I proszę bardzo, mamy cztery monety, co ta osoba o, o, o tobie myśli. Myśli tej osoby o tobie że masz swoje obowiązki, masz swój plan, masz swoją rutynę, masz swoje ułożone życie, w którym ona się po prostu pojawiła, rozwaliła sobie wszystko, bo ta osoba ma wrażenie, że to ona ma o wiele większy mes w głowie niż ty, że ty masz swoje życie i że po prostu. Mm, jak to się mówi, kontynuujesz ze swoim planem dnia i z tymi wszystkimi rzeczami, które masz zrobić, że jesteś dosyć niedostępna, że jesteś taki dosyć niedostępny. Jak Cię gdzieś widzi, to nie ma możliwości właśnie, żeby do ciebie podejść i zagadać, bo, bo czuję, że jesteś niedostępna. Ale to nie to, że ty grasz niedostępną. To są po prostu okoliczności, które nie pozwalają wam na to, co wy byście chcieli. I to jest absolutnie ludzkie, normalne, no jeśli to się dzieje i z taką intensywnością, to wy tego chcieliście, na no to się zapisaliście, umówiliście się, słuchaj, spotykamy się i zobaczymy, gdzie to pójdzie, chcecie zobaczyć, chcecie poczuć w innej formie, w innych, w innych okolicznościach. Jak bardzo by to szalenie nie brzmiało, my tego chcieliśmy, chcieliśmy tej osoby w swoim życiu, natomiast Ty masz kontrolę nad tym, jak poprowadzisz. Przerwało mnie wideo, <grym> bateria mi padła. Skończyliśmy na tym, że Ty masz kontrolę nad tym, jak. Nawet jeśli Ci się wydaje, że nie masz, to dojrzałaś, dojrzałeś, doświadczyłeś życia. I masz kontrolę, masz definitywnie kontrolę nad tym, jak prowadzisz swoje życie. Prawda? Dobra. Teraz jaka rada odnośnie tej relacji? Właśnie przed chwilą powiedziałam, że już dojrzałaś, doświadczyłeś, przeszliście swoje. Nie jesteś tym samym człowiekiem, który sobie nie ufał parę lat temu. Jesteś innym człowiekiem dzisiaj. I mamy tutaj, proszę bardzo, Ucz się z duchowych doświadczeń, ucz się ogólnie z doświadczeń i nie ucz się, tylko doświadczaj i wyciągaj wnioski, tego chcę, tego nie chcę, w tym mi fajnie, w tym mi nie fajnie, bo to życie masz tak krótkie, następnego nie będziesz pamiętać, a no może będziesz, może tak ewolujesz, żebyś pamiętał wszystkie swoje życia w następnym, tego ci życzę jak chcesz, chociaż mówią, że łatwiej jak się nie pamięta. W każdym razie, doświadczaj życia, kochanie. Doświadczaj życia z każdej strony, z której tylko czujesz, że potrzebujesz i chcesz. I nie zamykaj się w pomysły o sobie. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, my chcemy doświadczenia w swoim życiu. Chcemy je jak najbardziej stymulujące, pomimo, że będąc w tym ludzkim ciele masz wrażenie, że chcesz tylko spokoju i spokoju. A to wcale nie tak wygląda. Dobra. No to tyle.